Dzień dobry w... Co jest dzisiaj? Dzień dobry w środę. Godzina 6:30. Ubieramy się do biegania. Dzisiaj na 8 do mechanika, trzeba wcześniej pobiegać. A mechanik to wiecie w jakiej sprawie, nie? Nawiewów, pyk, 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 które nie chodzą. Witam jeszcze raz. Jasno, już coraz szybciej się robi. Nieprzyjemna pogoda, zimna. Dobra, ubieramy się z Ewą. Ewa też już wydobrzała w miarę. Można, może też rozpocząć bieganko. Ewa dzisiaj też rusza do boju. Godzina 7 i po bieganiu. Dzisiaj pogoda całkiem fajna. Pobiegliśmy sobie z Ewą już razem. Prace na budowach trwają, słychać. No, do domku i do mechanika. No dobra. Klient zdyscyplinowany. Do mechanika na 8 umówiony, więc będę punktualnie. No, ja się nigdy nigdzie nie spóźniam. Taką mam wadę. W tych czasach to jest wada. Nigdy się nigdzie nie spóźniłem, a jak się ktoś spóźnił, a był umówiony ze mną, to potrafiłem odjechać 15 minut później. No, Cadillac do mechanika marsz. No, jedziemy do mechanika. 7:40, mam tutaj parę minut, 5. Schowek wyczyściłem, bo być może będzie rozbierał tam. Będzie chciał dojść do Dmuchawy. No, dobrze, niech pogrzebią. A wcześniej zdiagnozują, co może być przyczyną. Ja przypomnę, wjadę tu z usterką taką, że nie działa w ogóle wentylator. Na 1, 2, 3, 4 w ogóle nie działa. Zero zatryby. Więc teoretycznie nie jest to rezystor. Być może Dmuchawa się skończyła, szczotki, nie wiem co tam jest. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, ja tyle co mogłem zrobiłem. Przekaźników nie sprawdziłem, tylko no, jestem. Auto naprawa. Dobra. Co majstry, to majstry. Wiecie o co poszło? Przyłożyłem bezpiecznik tą 40 w miejsce, gdzie nie ma pinu wczoraj. Nie wiem, co ja zrobiłem. Generalnie to moja wina była. Także wszystko jest sprawne. Już wam pokazuję. Wszystko działa. Taki banan. Jeszcze podsumowanie tej awarii śmiesznej. Naprawdę nie wiem, dlaczego się ten bezpiecznik znalazł w innym miejscu niż powinien. Przecież sięgnąłem tam i szukałem, dlatego że przestało wentylator działać. Nie kumam tego, ale dobra, może przyjdzie mi do głowy coś, co zrobiłem. Już wiem. Już doszedłem do tego. Dlaczego ten bezpiecznik zmienił miejsce postoju? Ponieważ pamiętacie, jak odczytałem tym swoim skanerem błędy, pojawiły się błędy. Te błędy wszystkie były zapisane, ponieważ iż było robione, rozpinane wszystkie wtyczki przy tej pokrywie zaworów tam, nie? Wcześniej, parę dni wcześniej. Więc te błędy się zapisały. Ja kupiłem sobie skaner, no i sobie wiecie, tam potestowałem, no i te błędy mi wyszły. No i że wyszły różne błędy zupełnie, było widać tam w poprzednich filmikach, no to sobie pierwsze co zrobiłem, otworzyłem skrzynkę bezpieczników i przegrzebałem wszystkie bezpieczniki, jeszcze nie pod kątem szukania błędu tutaj w wentylacji, czy nawiewów, tylko pod kątem tamtych błędów, które były
A, tam wszystkie błędy świata były, nie? To, co było rozpięte, to się pozapisywały. No i wtedy właśnie przełożyłem bezpiecznik w gniazdo, gdzie nie, no puste gniazdo, gdzie nie było pinów i nie mógł zadziałać jakby. Także, także, no, nadgorliwość. Większa od, nie, gorsza od czegoś tam, nie? Więc tak to się stało. No i później efektem tego przełożenia było brak nawiewu. Tutaj mechanik przeglądnął jeszcze raz wszystkie bezpieczniki, sprawdził naocznie, czy są niespalone. No i okazało się, że są niespalone, aczkolwiek wyczaił, że jeden z nich, 40-amperowy, nie siedzi w swoim gnieździe. No i go poprawił i tyle. Cena usługi 20 zł. No dobra. I ketoboksik dzisiaj taki. Wołowina. Ketoboksik Ewy. Do fabryki. Wołowina, kotlecik, ser cheddar, kiszony ogórek, rukola to chyba jest. I pomidorek. No dobra, herbatka na wynos. Koce poprane zabieram na domek. Na trudne czasy. Także jadę na domek. Wczoraj nie dojechałem, ale dzisiaj już można. No, trzeba wodę kupić. Kolejka, nie stoję. Kolejka, czyli dwie osoby. No nie kupiłem wody, ale to trzeba też uzupełnić zapasy. Tam jest oczywiście coś, ale może mogłoby być więcej. No, zapewne nie dojadę. Na samo miejsce będę musiał drałować i kapie deszczyk. Ale nie jest tak zimno, bo jest 6,5 stopnia. I oczywiście nawiew działa. Na szczęście nie leje. Zabierzemy kocyki i poszeweczki. O, statywik też trzeba wziąć. Błoto cały czas. Jak widać na dojeździe. Trzeba iść na trawkę, tu boczkiem, boczkiem. Panie Boczek. Ślady walki. O, tu kolejna jest wyrąbana. Niezmiennie. No kurczę, tu już jest naprawdę. Nie ma szans. Wjazdu. No chyba widać, że nikt dawno nie jechał. Raczej nikt się tu nie pcha. Leszczyna kwitnie. Od razu łezki lecą. Normalnie daje po oczach pył leszczynowy. Nie wiem, brzoza czy kwitnie, chyba jeszcze nie. Ale wierzba i leszczyna. Takie najgorsze chyba alergeny. Jadą samochody za mną. Zjechał normalnie, podwoziem zahaczył, ale co to? Ciekawe, jak wyjadą. To z Energa. Tam prąd gdzieś robili. No wjechali, ale jak wyjadą? W sumie to nie ich auto, służbowe to można je, wiecie, szczochrać po krzakach, nie? Bo gdyby swoim miał ktoś jechać, to by się zastanowił trzy razy. No to nie wykluczone, że nie wyjadą. Że wyjadą raczej. Głosy przyrody. Baza. Szykujemy bazę na trudne czasy. Cały czas. A nóż, widelec. O, ładnie. Kotek jakiś tutaj pożar. Troszeczkę. Dobra, moje skrzyneczki. Spalimy w kominku, nie?
pałka, pałka. O, o, trochę się nasypało. No, trzeba w kominku to sprzątnąć niedługo, bo tak palimy, palimy. Raz kiedyś popiół trzeba wyciągnąć. O. Cyk. No dajesz. No. Coś tam się rozpaliło. No dobra, trzeba porządki robić tu z konserwami. Porządeczki muszą być, tu poustawimy. No, przeglądniemy, poukładamy wszystko. Całe wiadro konserw. Jeszcze idę po następne. Przygotuję sobie dwie skrzyneczki takie. O. Z takim zestawem mobilnym jakby do, nie wiem, do przeniesienia, do, może do Volkswagena, kiedy jak już zrobię na mini kampera, to sobie wersję wege zrobimy, czyli taką wysokowęglowodanową. Czyli mamy paczkę ryżu i tu powinniśmy mieć chyba makaronni, co? Nie ma makaroniego. O, ty. Dobra, to zrobimy tak. To jest herbatka jakaś. Cyk, herbatka i cukier. Wrzucimy, nie? Herbatka i cukier i papier. Papieru musi być trochę, bo to różnie bywa. No, znalazłem tą puszkę, w której jeszcze jest makaron ryżowy. To wezmę, przerzucę do tej jednej puszki wegetariańskiej. Nie wysokowodanowej, no bo wiecie, różnie. Przydać się może. Dobra, to tu gdzieś było. Otwórzmy. O, chyba tutaj. Jest. Ryż. Czyli mamy tak. Nie ryż, tylko makaron. Ryż, kilogram. Makaron ryżowy taki suchy. Herbata, cukier. Niech to sobie jest. Herbatę chyba dołożymy. Gdzieś tutaj. Earl Greyka jest. To chyba w ten woreczek zapakujemy. Co to jest za woreczek? No i włożymy z dwie Earl Greyki, nie? Może kiedyś nam się przyda taki zestaw. Cukier, herbata. Wodę mam nadzieję, że się zdobędzie gdzieś. W razie W. Chyba, że będzie to tutaj. No to tutaj wody jest dużo. Chyba, że mam później zbiorniki wody. Deszczowej, a pitna jest też. Dobra, czyli mamy herbatkę Earl Grey,
Co jeszcze by się przydało? W takiej skrzyneczce. No dobra, to chyba taka wege skrzynka jest ok, nie? Dobra, skrzyneczka jedna jest. Jest. Co tu jeszcze dołożyć? Tutaj konserwy, wiadomo. Przyjmę troszeczkę. O. Teraz konserw tu wkładam do drugiej skrzynki. Tak się zastanawiam, czy tu maszynkę, kuchenkę, bo mam to wszystko. Kartusz gazowy. O, widzicie? Mam taki palniczek. O, nawet zapalniczkę mam. No przecudownie. Kubeczek. Włożymy tu. Zmieści się? Zmieści. Maszynkę taką mam, widzicie? Cyk. Cyk. A, wypróbujemy. Tu jest kartusz prawie pełny. Tych kartuszy też oczywiście mam w zapasie. Maszyneczka taka, o. Pyk, pyk, pyk. Ła, się wystraszyłem. Dobra, no i co? Widzicie, jak ładnie. Kubeczek jest. I w takim zestawie tutaj można sobie herbatkę zrobić. Nawet na wyjeździe. No. Dobra, odkręcamy. Ja powinienem to mieć w busie. Jak zrobię mini kampera, to sobie... To sobie będę to brał, bo zawsze gdzieś tam będę. Będę mógł sobie zrobić herbatkę, nie? Dobra, mamy cyk. MSR to chyba dobra firma, jak pamiętam. Zapalniczka też istotna. Szkoda, że nie ma iskrownika. No dobra, co tu jeszcze by się przydało? No mam coś takiego, widzicie. Czy to by się zmieściło? Nie wiem, nie wiem. Jak to zarządzić tutaj, bo może tu? Tu zestaw trwania. To by nie było głupie. Woda. Taka w stali nierdzewnej, bo to jest taki termos stal nierdzewna, nie? Tutaj się nic nie psuje. Chyba wleję tu wodę. Dobra, wlejemy tu wodę. I włożymy do skrzynki. Ta skrzynka pójdzie do busa po prostu. Gdyby nie miał wody, to herbatkę gdzieś w trudnych czasach. A, chyba przesadziłem z tą ilością. No. Muszę wylać sobie. Bo się korek nie wkręci, wiecie? Skrzynka na trudne czasy. Jeszcze raz powoli. Cyk. Cyk. Kubeczek, cyk. To tu herbata powinna być. Herbatka. Cukier dla ludzi, którzy słodzą, też by się przydał. Cyk. O, może i papier też by się przydał, co? Dobra, już wiem, widzicie, zrobię tak jeszcze. Sobie zrobię takie sitko. Znaczy, przygotuję, bo leżało z herbatą, nie wiem dlaczego. Starą w dodatku. Siteczko, żeby sobie zaparzyć herbatkę. Cyk, cyk. O, to może sobie leżeć spokojnie tutaj, tylko papierek oczywiście by się przydał suchy. O, ładnie założymy. Jeszcze wam później pokażę ogólnie, jak to wygląda. Wszystko jeszcze raz pokażę. Kubek mamy, wody mamy. Nie, stwierdziłem, że bez sensu. To musi być szybka akcja, czyli ile tu raptem herbat? Dwie, dobra, to wrzucę. Wrzucę tu, czyli na jakąś herbatkę tu mi wystarczy, nie? Czyli woda, herbata ekspresowa, Earl Grey. Bez sensu się bawić w parzenia jakieś, jak będą trudne czasy. To tam na szybkości już przeżyję tą herbatę z tych, dobra. Cukier jest, to nie dla mnie. Dobra. Ja w zasadzie dla nikogo. No, dobrze. Więc tak. Taką skrzyneczkę po amunicji zapakuję. Skrzyneczka ucieczkowa tak zwana.
A papik, podstawy, plasterek, jakieś gazy do sztucznego oddychania, folia NRC, plasterki i tak dalej, nie? To część medyczna będzie, niech będzie. Tu idzie. O. Następnie część spożywcza. Herbatki, zobaczcie, różnych rodzajów dużo. Takie woreczki strunowe. To jest ciekawostka, ręczniki do wycierania, kapnie się wody troszeczkę i ona rośnie, puchnie, tak jak w samolotach dają, nie? Cyk i woreczek idzie do skrzyneczki. O, dalej. Cyk, ręczniczek przyda się zawsze i wszędzie, ciekawe czy zmieści mi się wszystko. Kartusz gazowy. Maszynka z kubeczkiem, buteleczka wody, pół litra. O, tak zrobimy. Pół litra wody, wchodzi ładnie. Cyk. I dwie konserwy. Dobrze by było, gdyby się zmieściły dwie. Chyba się zmieszczą. I niezbędnik, zobaczcie, niezbędniczek. Normalnie wzór, WP, jakiś tam, WP10. Allegro oczywiście. Cyk. Troszkę ręczników, żeby wytrzeć coś. No i ręcznik duży tak. Super, nie? Skrzyneczka. Cyk. I hermetyczne. Jest! Skrzyneczka na trudne czasy, ucieczkowa. Muszę ją opisać. No i tak to wygląda, proszę. Skrzyneczka nie jest ciężka, nie wiem ile ma, z 5-6 kilo. Uchwyt, hermetycznie zamknięta. Nie powinna się woda dostać, tylko ją opisać, że to jest... To pójdzie do busa, jak bus będzie zrobiony. A jak nie, to na razie będzie tu leżeć. No dobra, taki mam flamaster. Podpisałem do busa. Gaz, herbata, woda. A i lekarstwa mogę jeszcze napisać, nie? Bo się zapomina później, skrzynki są podobne do siebie, nie? Lekarstwa, opatrunki. No, taka skrzyneczka, ona będzie w busie, nie wiem. Wszędzie się przyda, zresztą. Tutaj jest ten makaron i ryż, nie? Wpiszemy. Makaron, ryż. No, zawsze to będzie wiadomo. Dobra, dwie skrzyneczki mam takie przygotowane jakby, porządnie. No i kolejne, wycieram, ładne, czyste, pachnące. Kolejne będziemy wpakować konserwy. Po prostu te, co tu na stole leżą, zobaczcie. W wiaderku i tutaj na stole. O, dobra. Takie miksy, nie? Na przykład dwie konserwy rybne. Makrela to też ryba. Dwie makrelki. Co to jest? Słonin, tuszonka. Może być tuszonka. Tu mi spadło, nie. Tuszoneczka. A to co to jest? Żołądki kurcząt nawet, nie? Czyli taki zestawik. Jeszcze układać trzeba dobrze. Co tu my mamy jeszcze? Smalec, jak najbardziej usmażyć coś. I kiełbasa wojskowa. O, panie, wybór w trudnych czasach. Dlaczego to robię w ogóle, bo może się dziwicie? Bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy nam się przyda. Pomidory, pudliszki. I one całkiem są spoko. Nie mają żadnych tutaj wzdęć. A wątróbeczka też się przyda, wątróbeczka, widzicie? Wątróbka to jest wysoko, dużo minerałów ma taka wątróbka z dorsza. Co tu jeszcze do takiej skrzyneczki? Znaczy muszę wypełnić ją, żeby była po brzegi, nie? Żołądki kurcząt mam, przysmak słowiański też wrzucimy. Nie za dużo, bo jak stracimy taką skrzynkę, to nie stracimy całych zapasów, nie? No i cyk, widzicie. I opiszę tutaj to, no jako konserwy, no bo co, gdzie jest mój flamaster.
konserwy. Konserw już jakie, to nieistotne. Człowiek będzie głodny, to będzie jadł wszystko. Taki prepersowski odcinek dzisiaj, nie? Dobra, czyli mamy tutaj cyk. Idę po następne skrzyneczki. Dobra, dwie skrzyneczki przyniosłem. Paprochów trzeba wysypać z nich. One w garażu leżały tyle czasu. Z zawartością. Nic się tu nie kompletnie nie popsuło. Porządeczek musi być, panie. Zielonka. Dobra. Wkładamy kolejne konserwy. Wojskowe. O, tuńczyk, proszę. Tuńczyk trochę rybnych. Tak na zmianę, nie? Różnych. Słonina, smalec. Co tu jest? Smalec, ryba. Dobra, tak widzieliście, jak pakowałem. Posprzątać należy. Mamy 2, 4, 6. Te dwie to są ta jedna na pewno do busa. To jest makaron ryż, jedna puszka. Czyli 8 wszystkich puszeczek na trudne czasy. Starym zwyczajem. I żegnamy się z domkiem. Hello.